Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Lusie Elektryk. Zaczyna się sezon grzewczy, a za mną znów się pojawia kocioł. Tak, będziemy dzisiaj psuć ogrzewanie, a dokładniej mówiąc będziemy montować jakiekolwiek strefowe sterowanie, które ma rację bytu w tym budynku. Od razu powiem od początku, o co tu chodzi. Mamy czterokondygnacyjny budynek. Tak, cztery kondygnacje. Piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro. W 100% ogrzewanie, w 99% ogrzewanie grzejnikowe. I teraz trzeba zrobić małą optymalizację, bo jak widzicie, za mną jest kocioł gazowy. Gaz zdrożał, dla przedsiębiorców to już w ogóle. Więc robimy myk taki, że montujemy siłowniki na grzejnikach. Oczywiście nie mamy żadnego kablowania, to jest hit. Niestety montujemy siłowniki na grzejnikach i czujniki temperatur w pomieszczeniach. Jak to będzie działać i o co w tym chodzi, to powiem w dalszej części materiału. Także zapraszam. A więc tak, sytuacja wygląda następująco. Słabe tu jest światło, niestety nic na to nie poradzę. Montujemy cały system z tych sterowniki, bezprzewodowy, po częstotliwości 868. Sprawdzaliśmy to wcześniej tutaj. Działa. Wszędzie mamy zasięg, o dziwo, na czterech kondygnacjach. Serwer, centralka będzie się znajdować tak naprawdę w serwerowni. Już ten budynek pewnie ktoś, jeżeli ogląda jakieś materiały moje, to będzie kojarzył. Więc tak, one są zasilane bateriami najzwyczajniej w świecie. Montujemy je na adapterach względem tego, jakie mamy zawory. Tutaj akurat są, to jest, kurczę, nie wiem co to jest. W każdym razie musiałem dokupić dodatkowe adaptery. Niestety w tych sterownikach ich nie mieli na stanie. Normalnie przykręcamy w zależności od tego, jakie mamy tutaj te zawory. Albo nakładamy nakładki jakieś redukujące, albo nie nakładamy. Zakładamy baterie najzwyczajniej w świecie, o takie sobie tu, które już leżą. Już wyciągnąłem, bo na razie ich tutaj nie potrzebuję. Cofnie nam się siłownik. Jak się cofnie, no to mamy 2 minuty tak naprawdę na montaż. Z racji z tego, że my to będziemy odpalać tak naprawdę dopiero jak wszystkie zawory pomontujemy, no to baterie są wyciągnięte na pozycji otwartej, więc teraz nam będzie wszędzie wszystko grzało, no ale to tylko przez godzinkę, dwie, także nikomu się nic nie stanie. Później będziemy dodawać, ale to w następnej części. I teraz z ważnych historii, czujniki temperatury będą się znajdować w każdej strefie tak naprawdę grzewczej. To są czujniki temperatury specjalnie bez wyświetlacza, bez możliwości zmian temperatury. Z tego powodu, że tu pracuje bardzo dużo ludzi i mogą być sytuacje takie, że ktoś sobie tu będzie klikał poza harmonogramem, a cel jest taki, żeby po prostu zaoszczędzić na tej energii. Jeżeli będzie zadane 20 albo 21 stopni, to tyle ma być i koniec, ani jednego stopnia więcej. No, to na razie to tyle. Później porozmawiamy sobie jeszcze o samej serwerze, sposobu sterowania kotłem i możliwością rozbudowy, bo to też jest ważna historia. To my lecimy dalej, bo mamy 29 zaworów i 14 czujników temperatury do zamontowania. Na razie mamy mało. 3 days later. Dobrze, to jak ktoś pamięta o tą szafę rakową, to sobie działa. Jesteśmy na tym samym budynku, mówiłem to na początku. System alarmowy też działa, jak najbardziej. Zasilania do klim i do szafy rakowej, do całej sieci infrastruktury też działa. No i co? Mamy tutaj zamontowany oto taki sobie sterownik z Techa, ST16, coś tam. Wcześniej mieliśmy taki zamontowany, ale jak się okazało, dzisiaj jest drugi dzień walk, okazało się, że na górze mamy jednak podłogówkę. No jakby na to nie patrzeć, to mając podłogówkę, ten sterownik, ten mniejszy, tego nie ogarnie, bo może obsługiwać tylko jeden moduł z wejściem, więc musiał wlecieć ten droższy, niestety, z wyświetlaczem kolorowym. On tu jest tak naprawdę do niczego niepotrzebny, bo i tak jest zamknięty w serwerowni, no ale no niestety, takie życie.
Na górze mamy zrobione to na w stykach MW1, z tego co pamiętam, 230 V i mamy sterowane bezpośrednio dwie grupy podługówki. Plus do tego teraz jeszcze jeden styk musimy zamontować do kotła w momencie, kiedy wszystkie strefy będą po prostu nie będą grzały, tak? Czyli tam powiedzmy, że w wieczornych porach, żeby wyłączyć ten kocioł, po co on ma sobie niepotrzebnie gonić. I to będziemy już sterować zero-jedynkowo bezpośrednio do kotła. Nie ma sensu tutaj tak naprawdę open termowo tego kombinować, bo kocioł tak czy siak ma zadane jakieś tam temperatury graniczne tak naprawdę, a my sobie tylko dosterowujemy tymi strefami za pomocą tego sterownika. Wracając do tego sterownika. Jak widzicie, ja już sobie zdążyłem poopisywać wszystkie pomieszczenia. Zrobiłem to na komputerze, bo tak było po prostu wygodniej. Tutaj też to można wklepać bez problemu. Z Wi-Fi połączone, zarejestrowane urządzenia. No i tutaj jest na przykład przykład. No, dlaczego tu jest taka niska temperatura? Pierwsze piętro, rekrutacja. No, może się to akurat przewietrzyło teraz. Bieżąca 18,7, zadana 20,5, mam to jako globalne zrobione specjalnie. Głowic tutaj jednak troszeczkę mamy, tak jak... A czemu mam tylko jedną głowicę? Coś mi się tu... Coś jest... Pomyliłem się, to jest minus 1P, czyli pewnica. A mnie interesuje pierwsze piętro, rekrutacja. O, tutaj mamy dużo głowic. Bieżąca 23 i to by się zgadzało, bo naprawdę tyle jest. Zadana mamy 20,5, także jak widać siłowniki są pozamykane. Wyświetla nam tak naprawdę to, co tutaj jest wyświetlane, to jest ilość procent baterii czujnika temperatury. Jeżeli chcemy sprawdzić sobie siłowniki, a czy głowice, to wchodzimy w głowice, informacje i tu mamy po kolei wszystkie sygnały i powinny się powyświetlać wszędzie informacji na temat baterii, ale one nie są wysyłane co chwilę, tylko tam chyba co 4 minuty z tego co pamiętam, bo takie są po prostu normy, jeżeli chodzi o częstotliwość 868, że nie można częściej. Chyba że coś się stanie, tak, jest jakieś polecenie wysyłane, no to wtedy jest częściej, ale statystycznie są co 4 minuty, więc tutaj po prostu są jakieś braki, bo pewnie nie doszły te informacje. Sygnały również są wyświetlane, są odświeżane co 4 minuty. Zrobiłem sobie, tutaj mamy cały, a propos tego błędu, który się wyświetla, mamy problem w jednym miejscu z głowicą, ale to będziemy musieli sobie jeszcze powalczyć. Zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Wracając do wszystkiego, znaczy nie z głowicą mamy problem, tylko z zaworem, który jest w grzejniku. Jest po prostu zapieczony i go próbujemy cały czas jakoś ręcznie ożywić. Harmonogramy. Ja sobie akurat zrobiłem tak, że zrobiłem sobie globalny na cały praktycznie budynek, oprócz dwóch pomieszczeń. Oprócz pomieszczenia garaż i archiwum. W archiwum jest docelowo temperatura ustawiona na stałe 15 stopni, bo tam wyższa nie jest potrzebna, a w garażu 11. Dlaczego jest tam teraz w tym momencie 17? Po pierwsze, bo grzejnik grzał, a po drugie, ponieważ na zewnątrz jest 20 stopni, więc chcąc nie chcąc, no w tym garażu też będzie trochę cieplej. Dlaczego tylko 11? Tam większa temperatura jest niepotrzebna. To jest w tym momencie używane tak naprawdę jako magazyn takich rzeczy nieistotnych i niepotrzebnych. Dlatego jest tak ustawiona i tak pewnie zostanie. Przechodząc do tych harmonogramów, o których mówiłem, menu, gdzie są te harmonogramy? Ogólnie jest bardzo rozbudowane to wszystko tak naprawdę tutaj i trzeba do tego, o tu jest ustawienia harmonogramów, obojętnie gdzie, globalny. Od poniedziałku do piątku mamy temperaturę od 6 do 16, zadaną 20 stopni, poza tym czasem będzie 17. W sobotę i w niedzielę, czyli to co jest ciemniejsze, mamy zadane 17 stopni cały czas. Tutaj nie będzie nigdy więcej, bo jest więcej niepotrzebne. I tak to po prostu zostanie sobie tutaj, najzwyczajniej w świecie. Ja muszę teraz tylko tak naprawdę podejść jeszcze do kotła, żeby podłączyć ten styk zero-jedynkowy do włączenia, wyłączenia jak zwykły termostat.
I to będzie wszystko na tej inwestycji. Powiem Wam szczerze mówiąc, że nie spodziewałem się, że będą po pierwsze takie zasięgi na tym budynku, stosując głowice termostatyczne i czujniki temperatury bezprzewodowe z firmy Techsterowniki. I tak jak obiecywali, tak jest, jak jest sprawdzone i wszystko działa, to musi działać. Chyba to wcześniej mówiłem poprzedniego dnia, że to sprawdzaliśmy i było bardzo dobrze. Dzisiaj też jest bardzo dobrze i tak już pewnie zostanie na wieki wieków. Amen. Jeszcze jedna ważna kwestia, to Wam pokażę, póki jeszcze to widzę. Tutaj w tym miejscu, oj, znów ten siłownik cały czas mi tu wyskakuje. Tutaj w tym miejscu, o, jak widzicie, to nie jest tak, że te zawory na grzejnikach zamykają się zero-jedynkowo, czyli 0 albo 100%, tylko one sobie jeżdżą. To jest funkcja, która nazywa się w Techsterowniku Sigma i on sobie po prostu według histerezy dodaje i odejmuje otwarcie tych zaworów, żeby sobie tą temperaturą dokładnie, docelowo osiągać. Fajny sprzęt. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak to działa i mam nadzieję, że to będzie działać tutaj długo. Jak minie sezon grzewczy, to przyjadę sobie tutaj, a nawet w sumie nie muszę, bo będę miał serwisowo dostęp do tej instalacji ogrzewania. Sprawdzę sobie, jak wyglądają poziomy baterii. Domyślam się, że na takim budynku te baterie będzie trzeba pewnie wymienić raz na rok, ale koszt tych baterii i wymiany tych baterii na pewno nie będzie równoznaczny z kosztami za ogrzewanie i myślę, że w tym roku powinna się ta inwestycja tutaj zwrócić, jeżeli chodzi o montaż jakiejkolwiek automatyki do ogrzewania, no bo tutaj przychodzą naprawdę rachunki za miesiąc typu 15-20 tysięcy za gaz na dzień dzisiejszy, a gaz będzie jeszcze droższy, także kilkanaście tysięcy włożone w budynek powinno się bardzo szybko zwrócić. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli macie pytania, standardowo w komentarzach na dole. Łapki w górę. Podziękujcie Techsterownikami, polubcie ich na Facebooku. Możecie im zrobić mały spam, popisać im komentarze Luxio Electric. Niech widzą, że my jako ja i moja społeczność, czyli Wy, funkcjonujemy i widać nas w internecie. Możecie tam Luxio Electric napisać jak najbardziej gdzieś pod jakimś ostatnim postem, który mają wrzucony. Firmie Techsterowniki bardzo dziękuję za możliwość wytestowania tego, za dostarczenie tego i tak naprawdę za pełną obsługę techniczną i podpowiedzenie, jak to w ogóle rozwiązać tego typu problem. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie kwitnąć i takich budynków domyślam się, że będzie coraz więcej. Dzięki wielkie za uwagę. Na razie. Cześć.